jak połączyć się z siecią Wi-Fi. Oczywiście w bardzo szybki sposób, jeżeli mamy w domu na przykład Wi-Fi, to ja pokażę na tym przykładzie. Zjeżdżam w dół, tak? Oczywiście musi być to włączone. Tutaj trzeba kliknąć. I mamy tutaj dostępne sieci, które nam od razu znajduje nasz telefon. Natomiast może być przypadek taki, ja na przykład wyłączę Wi-Fi całkowicie, tu przesuwając tym suwakiem, wycofam się do strony głównej, proszę zobaczyć, jak zjadę w dół, tak, mam Wi-Fi wyłączone. Dopiero trzeba je włączyć, tak. I samo włączenie nic nie daje, bo gdybyśmy mieli zapamiętane sieci, to on by od razu się tutaj połączył. My musimy, jeżeli nie mamy zapamiętanej danej sieci, albo zmieniliśmy lokalizację, poszliśmy do znajomego i ta sieć nie jest zapamiętana, to nie wystarczy samo włączenie tutaj. Trzeba wcisnąć jeszcze raz, aby nam tutaj wyświetlił dostępne sieci Wi-Fi. W tym przypadku chcę się połączyć jeszcze z niezapamiętaną siecią o nazwie DS44. To jest moja sieć domowa. Tutaj oczywiście znajduje mi sieci w pobliżu, tak, gdzie ja mieszkam. Więc wybieram DS44. No i jestem proszony tutaj o podanie hasła. Hasło musimy znać do Wi-Fi. Jeżeli nie znamy hasła do naszego Wi-Fi, no to musimy poprosić informatyka albo kogoś z naszych bliskich, którzy mają no, większą wiedzę i ustawiali nam to i pamiętają to hasło. Wciskam tutaj w pole hasło, no i muszę to hasło wprowadzić, tak? Także hasło ja sobie tutaj wprowadzę. Oczywiście tutaj możemy wcisnąć, pokaż też hasło, aby sprawdzić, czy dobrze je wpisaliśmy. Tego teraz tu nie muszę robić. Całość po prostu zatwierdzam, wciskając w gotowe. W tym momencie obserwujemy u góry, jak wygląda proces tutaj już łączenia się z tą siecią. W tym momencie widzimy, że zostaliśmy podłączeni do sieci DS44, zabezpieczona. Mamy tu nawet ikonkę takich jakby fali radiowych tu po środku. To znaczy, że wszystko jest ok. Że połączyliśmy się właśnie z siecią Wi-Fi. W tym momencie możemy już pobierać i instalować aplikacje w naszym telefonie i korzystać z wielu usług, które wymagają no, większej transmisji danych. I do tego najlepiej jest właśnie korzystać z sieci Wi-Fi niż z danych pakietowych, które oferuje nam operator.